Dzisiaj zapraszam Was do przeszłości i będziemy patrzeć w przyszłość. I chciałam Wam pokazać moje terminarze, kalendarze, zachęcić Was do prowadzenia takiego terminarza bądź kalendarza, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Jeżeli także prowadzicie tego typu kalendarze, to wiecie, że są bardzo pomocne w organizacji dnia, miesiąca i roku, a także dają dużą frajdę i pewne sprawy mogą być poukładane. I ja mam tutaj terminarze od 2013 roku do tego roku, ale terminarze jeszcze prowadziłam dużo wcześniej. Chyba zaczęłam gdzieś w 2010 chyba, albo 9. Nie mam tamtych kalendarzy przy sobie. Są wywiezione do domu rodzinnego. Jest to 9 lat mojego życia tutaj na tej podłodze. Brakuje jednego kalendarza z 2015. Wiem, co to był za kalendarz, wiem, co to był za terminarz, ale nie wiem, co się z nim stało. Szukałam go, nie znalazłam, nie wiem. Może go też wywiozłam do domu rodzinnego, jakoś, może przypadkiem, nie wiem. Większość tych kalendarzy ma charakter religijny, dlatego że no, też pomagało mi to w rozwoju duchowym. No i też jestem osobą wierzącą, więc nie miałam z tym problemu. No i tutaj mamy 13 rok. Był to taki terminarz z Ewangelią na każdy dzień. I w tych kalendarzach mam też różne rzeczy, które tutaj są po prostu związane jakby z danym rokiem. Ten właśnie był taki, że jeden dzień był na jednej stronie. No, takie moje bazgroły różne są pokazane, różne właśnie Ewangelie na każdy dzień. No, takie zapiski różne. Że to był z 13. Tu mamy z 14. Tutaj też mamy. Ten był. Widzicie, też pozapisywane różne różności. Były hasło miesiąca, tygodnia. Tutaj znalazłam jakiś bilet do teatru. 15 nie mamy, ale tu jest 16. To jest bardzo taki poręczny terminarz. Jest też do kupienia teraz, też widziałam nawet na 2022 rok. Trochę inna szata graficzna. I tutaj też wpisywałam różne rzeczy. Tu były ciekawe też rysunki. Znaczy, takie bardziej szkice. Miłość to dwie dusze w jednym ciele. Przyjaźń to jedna dusza w dwóch ciałach. Tutaj znalazłam kartkę z weekendu Alfa, na którym byłam. Ten 2016 rok, to dla przypomnienia, był to rok Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. I właśnie w tym roku też byłam na kursie Alfa. Bardzo polecam, jeżeli ktoś nie był. Naprawdę warto. A kolejny 2017 to jest seria 18-19, to seria kalendarz kobiety, dla kobiet, które właśnie żyją jakby duchem chrześcijańskim. I one tutaj właśnie takie miały formaty.
A w tym roku, 2021, też ten kalendarz kobiety no trochę zmienił swój wygląd. No i ten był pierwszy, który zakupiłam wtedy i który miałam. Piękny, bardzo taki kobiecy, z cytatami, z różnymi miejscami na zapiski. Przepiękne zdjęcia kobiet i różnego rodzaju takie myśli, zapiski. Także świetny był. 18, też piękny kolor. Tym razem kobiety Starego Testamentu były motywem przewodnim. I podobnie, tylko tu były piękne rysunki. Jak widzicie, były też naklejki, które się można było naklejać. Ja sobie naklejałam. Tu mam list z Watykanu. Pisałam do Ojca Świętego o jakąś modlitwę, o coś tam jeszcze i dostałam z sekretariatu list i różaniec. Także taka historia. Tutaj moja siostrzenica chorowała na białaczkę. Zdjęcie ze szpitala. To był właśnie trudny rok. Ale wszystko dobrze się skończyło. Jest zdrowa. Właśnie w szpitalu z musiałem był na oddziale onkologii. Także takie wspomnienie. 19 rok przed pandemią. Ach. Tu też mamy, tylko bardziej taki stonowany, już nie ma takich kolorów. A i też różne moje zapiski. Jak dokonać wyboru? Terminarz na rok 2020 już nie był terminarzem chrześcijańskim. Trochę już miałam dosyć tego motywu religijnego, więc poszłam w zupełnie coś innego i zakupiłam sobie coś takiego. Piękny kolor. Lubię takie kolorki różowe. To był taki terminarz z motywem zmiany nawyków. Planerki. To były jakieś takie różne hasła motywacyjne. I tutaj też było dużo miejsca na różne zapiski. Jak widzicie, miał dużo różnych ciekawych rzeczy. Też takie właśnie ciekawe hasła. Na przykład cele, wydatki, jakiś cytat, jakie są cele na ten tydzień. No i w tym roku mam ten malutki, też z kalendarza kobiet. Szczerze to jednak wolę większe formaty. Ten mały no, jest fajny, zmieści się do torebki, jest lekki. I dla mnie, ja jednak wolę dużo pisać. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to Sylwester, Nowy Rok właśnie, zapasem. To jakoś mało w nim pisałam w tym roku, ale ogólnie ten rok był no sami wiecie jaki ciężki po tym 20 covidowym ten był jeszcze jakoś taki przynajmniej dla mnie ciężki, więc tutaj niewiele pisałam w nim.
Ale tęskniłam właśnie, tęskniłam za tym planowaniem. A że w tym roku jakoś tak ciężko było i też o plany, i też jakoś tak się zasiedziałam w tych różnych izolacjach i obostrzeniach. Więc no inaczej. Taki planer, jaki rok, można by tak powiedzieć. No i to faktycznie bardzo dobrze widać po moim planerze z tego roku. A mój nowy planer na nowy rok będzie zupełnie coś innego. I gdzieś czuję intuicyjnie, że właśnie tego potrzebuję. Po pierwsze, potrzebuję czegoś nieoczywistego. Po drugie, czegoś nowego zupełnie. I właśnie szalonego trochę. Zakupiłam jakiś czas temu, no, jakiś czas temu, prawie z pół roku temu ponad, notes Agnieszki Osieckiej. I tak naprawdę spodziewałam się, że to będzie notes z wierszami. Ale kiedy właśnie otworzyłam, okazało się, że to jest właśnie niby notes, ale działki na daty, miesiące. I o tyle jest fajne, że są tu takie jakby zapiski, one nie są moje. One właśnie są zapiskami Agnieszki Osieckiej, jej oryginalne pismo, jej oryginalne zapiski. No i tak pomyślałam, że po co mam wydawać pieniądze na kolejny jakiś tam terminarz, skoro ten idealnie się sprawdzi. Myślę, że będzie mi się dobrze współpracowało z Agnieszką Osiecką i się cieszę, bo bardzo lubię jej poezję. Także dla miłośników Agnieszki Osieckiej polecam, bo jest przepiękny ten notes. I to, co lubię, jest on gruby, taki właśnie treściwy. Ma też zakładeczki. Pięknie jest wydany. Wydawnictwo Agora. Notuj z Agnieszką Osiecką. No i to tyle, co chciałam Wam pokazać, powiedzieć. I może też zachęcić do prowadzenia takiego terminarza własnego, swojego. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!